12 Pro Plus to najwyższy model z tegorocznej serii Redmi Note 12. Marka Redmi należąca do Xiaomi odpowiada za wprowadzanie na rynek modeli telefonów o bardziej atrakcyjnym stosunku możliwości do ceny. Smartfon Redmi przebił barierę 2000 zł, ale chce w zamian zaoferować odpowiednio mocną specyfikację. To piąty i najtańszy jak dotąd telefon na naszym rynku z matrycą aparatu o rozdzielczości 200 megapikseli. Oprócz dwukrotnie wyższej rozdzielczości aparatu w porównaniu z modelem ubiegłorocznym otrzymujemy także dwa razy więcej pamięci na pliki, więcej RAM, pojemniejszą baterię, lepszy wyświetlacz i ładowanie o mocy 120 W. Redmi Note 12 Pro Plus może okazać się atrakcyjną propozycją dla osób poszukujących specyfikacji z wyższej półki, które nie chcą wydać 5000 zł na Xiaomi 13. Telefony Redmi czerpią inspiracje od modeli sprzedawanych pod marką Xiaomi, ale nie chcą z nimi konkurować. Dlatego tegoroczny Redmi Note 12 Pro Plus przypomina bardziej Xiaomi 12 zamiast najnowszej 13 odsłony. Naszym zdaniem nie jest to problem, bo ubiegłoroczne flagowce miały atrakcyjny design. Tył telefonu Redmi jest wykonany z matowego szkła, ale rama urządzenia jest plastikowa. Telefon jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej i błękitnej. Intensywność koloru jest zależna od kąta patrzenia. Note 12 Pro Plus ma dobrej klasy głośniki stereo, szybki czytnik linii papilarnych w przycisku zasilania i gniazdo słuchawkowe. Telefon zalicza się do większych i cięższych, przekraczających 200 gramów wagi. Jego obudowa ma oficjalną normę uszczelnienia IP53, a więc telefon jest odporny na kurz i krople wody. Ekran Redmi ma przekątną 6,7 cala i jest wykonany w technologii AMOLED. Obsługuje odświeżanie 120 Hz i ma rozdzielczość Full HD, a jego maksymalna jasność to 900 nitów. Wyświetlacz Redmi robi bardzo dobre wrażenie. Jego wąskie ramki są prawie symetryczne, a kąty widzenia bardzo dobre. Od flagowych paneli różni się mniejszą jasnością maksymalną, co ma znaczenie tylko w bezpośrednim świetle słonecznym. W codziennych warunkach jasność jest zupełnie wystarczająca. Nie brakuje także żadnych istotnych ustawień, w tym funkcji ochrony oczu czy możliwości ręcznego wybrania częstotliwości odświeżania. Note 12 Pro Plus jest wyposażony w procesor Mediatek 1080. Procesor wspomaga 8 GB RAM. A użytkownik ma do dyspozycji 256 GB na system i pliki. To więcej niż w poprzedniku. Redmi Note 11 Pro Plus miał 6 GB RAM i 128 GB miejsca na pliki. Redmi przekroczył barierę pół miliona punktów w benchmarku Antutu. To wynik o ponad połowę słabszy niż w dzisiejszych flagowcach. Dał mu 96. miejsce w rankingu. Można znaleźć na rynku tańsze telefony z wyższym wynikiem Antutu. Ze stajni Xiaomi byłby to nawet dwuletni już model Poco F3, który można było kupić za 1700 zł. Redmi, pod względem wydajności, nie jest bardziej atrakcyjną propozycją od konkurencji, ale warto też podkreślić, że w codziennym użytkowaniu niczego mu nie brakuje. Płynność działania telefonu jest bardzo dobra i poza najbardziej wymagającymi graczami mobilnymi, raczej nikomu nie będzie brakowało mocy obliczeniowej. Pakiet komunikacyjny Redmi Note 12 Pro Plus obejmuje 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, NFC i podczerwień. Redmi jest pierwszym smartfonem od dłuższego czasu, który nie otrzymał najnowszego Androida 13, lecz działa na starszej, 12 jego odsłonie. Zabezpieczenia są bardziej aktualne, bo z lutego 2023 roku nie przeszkodziło to producentowi zastosować najnowszą odsłonę nakładki systemowej MIUI 14, czyli tą samą co w Xiaomi 13. Jak wiemy na bazie doświadczeń również z innych telefonów Xiaomi, nakładka MIUI jest dobrze zoptymalizowana i atrakcyjna wizualnie ale potrafi zaskoczyć użytkownika reklamą umieszczoną w aplikacjach systemowych. Redmi Note 12 Pro Plus zalicza się do elitarnego grona smartfonów z najnowszą matrycą 200 megapikseli. Nie jest to jednak ta sama matryca co w Xiaomi 12T Pro, tylko o mniejszym fizycznym rozmiarze, nazwana Samsung HPX. Oprócz wysokiej rozdzielczości główny aparat może pochwalić się stabilizacją optyczną i wysoką jasnością obiektywu F1.7. Jakość zdjęć z głównego aparatu jest naprawdę dobra. Kadry są szczegółowe, ostre, z dobrze oddanymi kolorami i szeroką rozpiętością tonalną. Zdjęcia nocne wypadają bardzo dobrze. Nie wyciągają tyle szczegółów z cieni co droższe telefony, ale nie są też zaszumione. W swoim przedziale cenowym główny aparat Redmi jest w ścisłej czołówce. Dwa pozostałe aparaty niestety zdecydowanie nie mogą mu dorównać. Aparat ultraszerokokątny ma niską rozdzielczość 8 megapikseli. Nawet w dobrych warunkach oświetleniowych niższa szczegółowość i mniejsza ostrość rzucają się od razu w oczy. Każdy aparat szerokokątny jest słabszy od głównego aparatu, ale tutaj różnica jest zbyt duża. O aparacie do zdjęć makro o rozdzielczości zaledwie 2 megapikseli nawet nie ma co wspominać. Jakość wideo 4K pod względem szczegółowości i kolorów jest dobra. Niestety stabilizacja nie jest wystarczająco skuteczna i nawet przy niewielkich ruchach aparatu wprowadza niezbyt przyjemne zniekształcenia obrazu. Redmi Note 12 Pro Plus ma większą baterię od swojego poprzednika. Teraz jest to 5000 mAh. W naszym teście strumieniowania wideo z serwisu YouTube z jasnością ekranu ustawioną na połowę telefon rozładował się do 50% po upływie 9 godzin i 40 minut. Można więc liczyć na 18 godzin strumieniowania wideo. To wynik na poziomie konkurentów mających baterie o takiej samej pojemności. Niektóre flagowce mogą działać trochę dłużej, dzięki dostosowaniu odświeżania ekranu do wyświetlanych treści. Wraz z telefonem otrzymujemy w pudełku bardzo mocną 120-watową ładowarkę. Pozwala ona naładować telefon do pełna w niewiele ponad 20 minut, a 15 minut ładowania wystarcza, aby przekroczyć 80% pojemności. Redmi Note 12 Pro Plus ma bardzo mocną specyfikację jak na średnią półkę, którą reprezentuje. Ekran trzyma bardzo wysoki poziom, główny aparat jest jednym z najlepszych w swojej klasie, podobnie jak bardzo szybkie ładowanie baterii. Te najważniejsze punkty programu uzupełniają głośniki stereo, czytnik linii papilarnych oraz duża pojemność pamięci RAM i ROM. Każdy z wymienionych aspektów jest warty ceny, jakiej żąda producent. Wydajność jest trochę poniżej oczekiwań i możliwości konkurencji, chociaż trudno to odczuć w codziennym użytkowaniu. Największym kompromisem są jednak dodatkowe aparaty. Aparat szerokokątny ma niską rozdzielczość i jest bardzo przeciętny. Za to aparat makro o rozdzielczości 2 megapikseli jest już całkiem nie na miejscu w telefonie w tej cenie. Redmi Note 12 Pro Plus można polecić, bo jego zalety są warte wyższej ceny niż w modelu z zeszłego roku. Trzeba tylko pamiętać, że nie każdy element tego telefonu trzyma równie wysoki poziom.